Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź właśnie w takiej formie, wystarczy, że wyśle SMS-kę poprzez magiczne wrota, bądź skontaktuje się ze mną i dokona jakby stosownych czynności poprzez stronę Tip and Donation. Tam na dole macie linki i wszelkie informacje, które winniście zawrzeć w treści SMS-a, gdy chcecie uzyskać odpowiedź na Wasze pytania. Z tego miejsca chciałam przeprosić bardzo mocno jedną osobkę, która zadawała pytanie. Jest to pani Madzia. Przegapiłam pytanie i czeka dłużej niż powinna. Zatem przepraszam, a już to nadrabiam tenże błąd. I teraz tak, patrzę, czy pani Tysia się ze mną skontaktowała. Pewnie nie, bo ze względu na to, że film mi się strasznie długo wczoraj przerabiał i dzisiaj rano go dopiero wrzuciłam, zatem do końca tego dnia będę czekała na kontakt mailowy. Mail jest na dole, ale żeby nie przedłużać, przechodzimy do rzeczy. Włączam sobie tutaj kamerkę do nagrywania, znaczy telefon. Okej, i już jedziemy. Pani Magdalena pyta, czy studia magisterskie kultura i media, zarządzanie systemem bezpieczeństwa lub zarządzanie bezpieczeństwa lotnictwa, która z tych studiów, które z tych studiów wydają się być odpowiednie dla pani Magdaleny? Już patrzymy, które z tych trzech opcji tutaj się pojawiają jako te właściwe. Magdalena. Kultura i media. Jak to wygląda? Nie. I zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Patrzymy. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Lotnictwa cywilnego, tak? Zarządzanie systemami bezpieczeństwa, tak? Lub zarządzanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. I ta druga opcja mnie się pokazuje jako ta właściwa. Już tłumaczę dlaczego. Ta karta mówi, że nawet jeśli by pani w tym kierunku poszła, to jest rezygnacja z tego, że nie do końca jest to moja droga. Rycerz Monety zawsze mi mówi, że nie tędy droga, że warto zmienić kierunek działania, tak? Ta druga opcja mi się tutaj pokazuje jako... Na dzień dobry, nie wiem, czy ona będzie kosztowana bardziej, czy też większe finanse będzie trzeba, czy też powstrzymać, bo tutaj mam jakby to, co przeszkadza, jakby coś z czasem mi się tu rysuje, tak jakby coś później miało być, albo jest chwila zawahania, czy na pewno, ale finał mi się tutaj bardzo podoba, że to jest jakby dla pani takie napędzające, że to jak najbardziej może być ten kierunek właściwy. A ta ostatnia historia w ogóle mi się nie podoba, bo to jest tak, raz, że jest jakaś niemożność, nie mogę jakoś w tym kierunku albo przebić się, albo czegoś mi brakuje i karta wieży z dwójką mieczy mówi definitywnie nie. Tak mogą tutaj odpowiedzieć. Myślę, że karty jasno, rzeczowo i konkretnie odpowiedziały na pani pytania. Zatem raz jeszcze przepraszam i sukcesów życzę. Będzie dobrze. Przechodzimy do magicznych wrót. Któż to do mnie napisał? Napisała do mnie pani Paulina, chciałabym wiedzieć, jak wygląda moja znajomość z Patrykiem. Czy będzie z tego związek partnerski? Dziękuję, pozdrawiam, odpowiedź na YouTube. Dobrze, już patrzymy, czy z tego będzie związek partnerski. Paulina i Patryk. Paulina i Patryk, czy z tego będzie związek partnerski? Paulina i Patryk, czy z tego będzie związek partnerski? Czy z tego będzie związek partnerski? Jak dalej? Nie mam związku partnerskiego takiego docelowego. Już tłumaczę dlaczego.
To mam kartę jakby, jedną ze stron musi się z historiami z przeszłości się rozliczyć. Mam też pokazane niepochlebne jakby opinie, czy też niepochlebne, na przykład możecie słyszeć coś takiego, że tych dwoje to w ogóle różne dwa świata, albo coś takiego, że osoby z zewnątrz, jakieś plotki są odcinające. To jest niepochlebna opinia, dokładnie tak mi się to pokazuje. To, co pomoże, karty pokazują, żeby zmienić jakby kierunek zainteresowania. Tutaj jest jakiś lęk w związku z waszym byciem, niebyciem ze sobą i karty Koła Fortuny mówią o tym, że los tak zadecyduje, że będziecie oboje wiedzieli, co zrobić. Ja tutaj mam pokazane co najwyżej coś przelotnego. Rycerz Buław mówi o przelotności, o tym, że może być jakieś przyciąganie fizyczne, typowo fizyczne, ale też nie mam pokazane tutaj, żeby to miało być jako ciągłość realizująca się w związku. Zatem nie widzę tego jako związkowo. No przykro mi bardzo, Pani Paulinko, tak to wygląda. Okej, idziemy dalej. Czy mogę prosić prognozę na sierpień? Pani Anitka. Sierpień, Anita, prognoza na sierpień, Anita. Oczywiście zrobię taką skróconą prognozę, bo to jakbym robiła tak jak horoskop, to na to zbyt długo trwa. A prognoza na sierpień dla Anity. Jeżeli chodzi o kwestie, czy to podróży, czy to przemieszczania się, to pierwsze dwa tygodnie sierpnia mi się pokazuje jakaś taka rotacja, przemieszczanie się, czy nawet jakiś dalszy wyjazd tutaj. Mam jakiś kontakt z kobietą, być może starszą od Pani osoby, który będzie owocował też fajnymi tutaj przedsięwzięciami. Nowe możliwości na polu zawodowo-finansowym, które te możliwości będą tymi trwalszymi, tak? Bo tu jest as, monet, początek, a tu jest dwójka buław. A to jest na zasadzie, to zostaje na dłużej, czyli te przedsięwzięcia finansowo-zawodowe będą się realizowały na jakby dłuższe, długofalowo, może w ten sposób. Zatem reasumując, Pani Anitko, możliwa jakaś albo podróż, albo przemieszczenie się, kontakt z kobietą starszą od Pani, która gdzieś tam też będzie nowe możliwości dzięki niej się przekładały i sprawy zawodowo finansowe, które się tutaj rysują, nowe przedsięwzięcia. Jeśli jest Pani w układzie, nazwijmy to wolnym, może się zadziać w sierpniu jakiś romans. I taka jest tutaj podpowiedź i wskazówka i prognoza od kart. Pozdrawiam serdecznie. Zobaczmy, co tutaj jest dalej. YouTube anonimowo. Powracam. Bardzo proszę o rozkład na 12 domów. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję za powrót. Rozkład na 12 domów. A pani, która ma na imię, imię zaczynające się na G. Nie wiem, czy Pani sobie życzy, żebym czytała, czy też nie. Ok. Rozkład na 12 domów. Rozkład na 12 domów. Jak to wygląda? No, coś ruszy z kopyta. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe, mam tutaj poczucie bezpieczeństwa również, które się przy Pani będzie rysowało, praca własnych rąk. Zatem w kwestiach finansowo-zawodowych będzie w porządku. W kwestiach, mam pokazane, że ktoś może Panią chcieć tutaj odwiedzić również. Mam jakieś zmiany na polu nieruchomości, czy też przy nieruchomości. Ta osoba, czy która będzie w domu albo jest w domu, nie do końca jest z Panią szczera. Ktoś przy Pani, bo tu jest karta kierunka mieczy z piątką mieczy, a to mówi o jakimś kłamstwie, o czymś Pani może nie wiedzieć, bądź ktoś może lawirować. Osoby, które będą w domu u Pani w tym momencie, czy te mieszkające, czy odwiedzające, w każdym razie coś takiego się rysuje. Karty też pokazują tutaj, żeby zwrócić uwagę
na układ pokarmowy, bo mi się tutaj coś pokazuje, i na płyny w organizmie w ciągu roku, bo to też jest, i na bóle głowy. Co jeszcze mi się tutaj rysuje? Tak naprawdę będzie ten najbliższy czas taką transformacją. Karta śmierci, nic piękniejszego nie mogło wypaść dla Pani. Karta śmierci mówi: zamykam w ciągu 12 miesięcy te schematy, które gdzieś tam są teraz, i zaczynam inaczej wibrować, inaczej funkcjonować, inaczej, znaczy lepiej. Dokładnie tak mi się to tutaj rysuje. Zatem finansowo, zawodowo będzie stabilizacja dzięki tak naprawdę Pani działaniom i decyzjom. Ruszy Pani do przodu. Również mam jakieś zmiany na polu mieszkaniowo, lokalowo, coś takiego, kupno, sprzedaż, wynajem, remont. Również jakieś odwiedziny Pani, osoby, które odwiedziny na zasadzie takiej, że ktoś zastuka do Pani drzwi, ale nie do końca będzie Pani usatysfakcjonowana z tej wizyty. Ktoś w domu, przy domu może Panią okłamywać. Warto też na to zwrócić uwagę w kwestiach zdrowia. Tutaj układ pokarmowy, wodór w organizmie i bóle głowy mi się rysują. Zatem taki skrócony tutaj, jak dla każdego zresztą, na 12 domów. Dobrze, dziękuję, serdecznie pozdrawiam i zobaczymy, któż to jeszcze do mnie napisał. Odpowiedz. Marta, kiedy poprosi mnie o... Aha, to już było. To już było. Wczoraj odpowiedziałam, to nie wiem dlaczego mi to umknęło. To też już było. Ciekawe. Idziemy dalej. To jest też było, to co? O, anonim. A witam Panią serdecznie. Proszę o horoskop na 3 kolejne miesiące. Pozdrawiam. Drogi Panie, o pięknym imieniu. Bardzo mi się podoba Pana imię. Horoskop na 3 miesiące. Zrobię wróżbę ogólną na 3 miesiące, ale jakby sam horoskop trwałby dłużej w mówieniu na te 3 miesiące niż na wszystkie odpowiedzi, które odpowiedziałam. Zatem zobaczymy, co w przeciągu 3 miesięcy tutaj u Pana będzie. Już patrzymy. W przeciągu 3 miesięcy, co Pana tutaj się będzie działo? Już patrzymy. W przeciągu 3 miesięcy, co u Pana się będzie działo? Już patrzymy. W przeciągu 3 miesięcy. I teraz tak, karty też tutaj pokazują dużo spraw dotyczących kwestii finansowo-zawodowych. Będą tutaj zmiany, zwłaszcza w okolicach września będzie Pan miał coś, co spadnie dosłownie Panu z nieba. Jakaś albo umowa, albo jakiś kontrakt, albo jakieś zlecenie, które będzie dosłownie darem od losu. Taka jest historia. Będzie to z kimś, kogo Pan zna, ktoś niezupełnie obcy, czy to jakaś współpraca, czy też nawet spółka. Zatem w każdym razie tutaj coś intratnego we wrześniu się pokazuje. Również na polu, jakby nazwijmy to emocjonalnym, pokazują mi się pozytywne zdarzenia. Ja mam wrażenie, że będą to powroty do historii, które gdzieś tam być może są pozamykane. To jest powrót do tego, co jest zamknięte, że jest blokada póki co, powrót do tego, co jest zamknięte, jest spotkanie, owocne spotkanie. Dokładnie tak mi się tutaj to rysuje. Tu jest obawa, lęki, obawa przed tym nowym, jeżeli chodzi o kwestię podpisywania jakichś umów, jakiejś współpracy, która się będzie rysowała. I teraz tak, w październiku dobrze by było, gdyby Pan zadbał o stan swojego zdrowia, bo ja tu mam przemęczenie, mam tutaj potrzebną
również regeneracja organizmu, dobry sen, układ odpornościowy, żeby zadbać o niego, ale również mam tu przy Panu kartę sprawiedliwości, czyli w październiku mogą się przy Panu do Pana przyplątać jakieś sprawy urzędowo-administracyjne. Taka jest tutaj historia. Zatem tak mogę odpowiedzieć w tych 3 miesiącach. Ja tutaj lipiec również zawarłam odnośnie Pana osoby, ale mam tu pokazane, że jakaś tajemnica, czy też coś nieodgadnionego w kwestiach finansowych wyjdzie na jaw, tak? Coś, co też pomoże Panu w dalszej perspektywie. Taka jest historia. Zatem tak mogą tu Panu pokrótce tak naprawdę opowiedzieć, co się będzie działo. Ogólny rozrachunek tych 3 miesięcy, o które mnie Pan pyta, ja widzę na plus. No i będzie drgnięcie w kwestiach uczuciowych i pozytywne zdarzenia w kwestiach finansowych i karty delikatnie zaznaczyły kwestie związane z Pana zdrowiem, żeby Pan tutaj na to zwrócił uwagę, żeby Pan jakby podsumował wszelkie tutaj dolegliwości, które gdzieś tam Panu być może się będą wtedy też definiowały, nie bagatelizować, tylko podążać do przodu i zapobiegać i jeszcze raz zapobiegać. Dziękuję Panu serdecznie za zaufanie, dziękuję za powrót, pozdrawiam serdecznie. I myślę, że to już wszyscy dzisiaj, także będzie chyba najkrótszy filmik od dłuższego czasu. Nagrywam dzisiaj dosyć wcześnie, bo cały dzień coś dzisiaj mam do zrobienia. A zatem tak to wygląda. Zobaczę jeszcze na tipa, czy coś przyszło. Nie przyszło. Zatem to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście. Dziękuję Wam za każdy dzień wspólnie spędzony ze mną, za to, że ufacie moim kartom, mojej interpretacji. Dostaję mnóstwo maili z fajnymi informacjami od Was. Zatem to mnie bardzo, bardzo cieszy i też motywuje do przodu, do działania, że to, co robię, ma sens jak najbardziej, że wielu z Was korzysta z tych podpowiedzi i wiecie, w którą stronę podążać, którą ścieżkę obrać, a której właśnie nie. Zatem, jeśli i Tobie się podobał filmik, zachęcam do dania łapki w górę, do subskrypcji. Pamiętajcie, subskrybenci mają tutaj dodatkowe bonusy, jak właśnie możliwość zadawania pytań podczas live'a. Również 3 osóbki wybiorę, które otrzymają ode mnie w prezencie pełny portret numerologiczny. Aby go otrzymać, wystarczy napisać w filmikach z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi 62 i 63 w komentarzu, dlaczego to Wy moglibyście otrzymać taki portret od mojej osoby. Zatem ja każdy czytam, wzruszam się również i musicie być również na live w tym czasie, żeby otrzymać. Takie są tutaj warunki. Zatem myślę, że ci, którzy dostaną, będą usatysfakcjonowani, a tym, którym się nie uda, to myślę, że co live'a będę Wam takie portrety proponować i ten, kto dostał raz, nie będzie mógł, rzecz jasna, prosić o kolejny, bo to dostanie to samo, a niech mają szansę również i inni. Zatem ściskam Was gorąco, do usłyszenia, do zobaczenia już jutro, pa, pa!